Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca. Witamy Was przy naszym stole śniadaniowym. Witajcie, za chwilę będziemy jechać po drzewo do Konika, a potem pojedziemy na poszukiwania. Poszukiwania czego? Skarbów? Jak w ostatnim odcinku, żeśmy skarbów natrzaskali kilka monet. Bo to tak nasze śniadanko skromne, jak to u każdego w rodzince detektorystów. Bo my żyjemy pasją, a nie dobrym jedzeniem. Prawda? Co? Nie, prawda. Lubimy zjeść. Żartuję. No oczywiście i zdrowo, bo jest sałata. No, ale dzisiaj będzie akcja pomiędzy i poszukiwania. Hania jeszcze sobie śpi. Na dyżur przyjdzie babcia, żeby ją popilnować, a my ruszamy ładować drzewo i przywieźć je do domu. Akcja drzewo do kominka rozpoczęta. Kochanie, chcesz, żeby było ciepło, to trzeba dygać. Mi już jest ciepło. Już się jest ciepło? Przy kominku będzie bardziej ciepło. Teraz zmiana. Końca nie widać. Wzięliśmy się, zrobiliśmy, przyczepę załadowaliśmy i wracamy do domu. Jeszcze kilka godzin temu było pięknie, prawie słonecznie, a po południu przywitało nas śniegiem. Poszukiwania zaplanowane, to musimy to zrobić. Jak widzicie, śnieżny puszek nam niestraszny. Zobaczymy, jak długo wytrzymamy tutaj w tym mrozku. Musimy się przyzwyczaić do niego. A temperatura spadła już poniżej zera. Mamy gdzieś około minus 1, minus 2 stopnie. Ale cóż, pogoda, nie pogoda, pokopać trzeba. Krywacz przygotowany do pracy. Oczywiście 15 kHz, pierwszy program i niska dyskryminacja. I 4 tony. I pierwszy sygnał. Cóż to, cóż to? Cóż to? Chyba jakiś guzik, wiesz? Guzik? Pokaż. Tak, ale... Tak. Jezu, a jakie rękawiczki wziąłeś? Zamiast robocze to wełniaczki, zaraz one ci szybko zmokną. Nie, bo wszystkie mam za duże. I tak mi przeszkadzają, a w tych mi jest wygodniej. O, no, taki, no, ja nawet nie wiem co to. Pokaż. Guzik. Dobry cokolwiek. Dobra cokolwiek. Nie, guzik. Mam tu jakiś sygnał, ale nie mogę go namierzyć. Gdzieś tutaj. Kop, kop. Kop, 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 kop. Widzę. Gdzie? Tu. A, no ja już monetę widziałem. A to folia aluminiowa. Od mleka. Wiesz, do mnie przyszedł, nawet byś tego nie widział. No nie, bo ja gdzieś myślałem, że to jest tutaj. I to jeszcze monetę widziałem, ale nie widziałem to, co chciałem zobaczyć. Jak zawsze. Zimno robi swoje. A. Co? Tatra. Ja folię, a ty kapselek. No jeszcze tu coś mam, ale... No tak, op, ten drugi sygnał, zobaczymy, co to jest. Kolejny. Co kolejny? Nakrętka. Kapsztelek. Co masz? Nakrętkę od wódki. Ja myślałem, że tą monetę z datą 1906. A to, można tak powiedzieć. A to drugi kapsel. Twój.
sygnał, jak dzwon był, się nakopałem, a tu taka blacha, ale to stara, cynkowa, stara cynkowa blacha. A umęczyłem się. Słyszę, słyszę. Już pociągasz no. Nosem? Ja też. Zimno. Pobiegamy, może się rozgrzejemy. Tak, za czym? Za złotem. Za złotem, biegamy za złotem. Dobra, blachę biorę, idziemy dalej. Chciałaś się rozgrzać, to znalazłem. Tylko tyle, że akurat butelka pusta. A wiesz po czym? Tak, po winie. Po byczku. Wiesz jak on rozgrzewał? Za mało lata się piło takie rzeczy. No chyba ty. No ale w małych ilościach, bo to wszystkiego trzeba było spróbować. Wino, patykiem pisane, najlepsze. Słyszałam o takie słowo. Patykiem. Wino, patykiem pisane. Tak jest. To była nazwa wina? Tak, tylko że było w szklanych butelkach, a nie w plastikowych, a to jest plastik. Co ty nie wymyślał? No a ty kopy, zobaczymy co tam. Tak, ja gdzieś na wierzchu. Leniwa, co dzisiaj się zrobiłam do tego kopania? Bo jest zimno, to jest aktywność większa. A przede wszystkim co? Drzewa się nadygałaś, nawrzucałaś rano. To co ty myślałaś? Au! Jedna kobieta by z domu nie chciała wyjść natyzować, jak władasz szpadlem. Mężczyzna. I jest. Czekaj, bo mi się umorusał. A rękawiczki ci nie przemogły? Jeszcze nie. Dupka od. Od tego. Pośliskiej amunicji. Nie mogę ci filmować na tych rękawiczkach, bo zlewają się ciemne rzeczy. Jak znajdzie srebro, to będzie pięknie. A teraz może być? Teraz może być. Teraz ładnie, pięknie widać. Kolejnym sygnałem kuleczka ze złota. Kuleczka ze złota. Prawie złota, ołowiana. Oddaję ci to. Ale ma ona coś tutaj na sobie. Nie, to tak jest zgnieciona, to jest, wiesz... Pofałdowana może. Pofałdowana, nie? Także, a zobacz, jaki ja tutaj dół kopię. No słyszę, jak się skopały. No, duży, ale już widzę, bo wyszło mi tutaj żelastwo. Najpierw wykrywacz pokazywał mi to na kolor, ale teraz jak podkopałem, to już eliminował, ale mówię, sprawdzę, bo jeszcze kawałek tutaj... Porcelany wyszło. Także jakiś pewnie śmietnik. Trzeba to zidentyfikować. O. Zidentyfikować. O. Zidentyfikować? No. Zobaczyć co to jest po naszemu. No właśnie. Słucham. Złota nie mam, ale Ruski tu byli. Ruski tu byli? Dobrze widzę? Łuk, a nie wiem co to jest, no. No. Łuk, liszny, nie wiem. Nie po naszemu. Nie po naszemu, ale gratuluję. Może coś przedwojenna pasta. Masta na ból D. Na, to jest maść na ból dupy. Ale ruska. A widzisz. Psztynk. Psztynk. Psztynk, psztynk. A ja kopię dalej tą oto dziureczkę. Zobaczymy co to jest. Chińskie dołki kopiesz. No kopię chińskie dołki, nie wiem o co chodzi. Najgorzej, że tylko blachy same, a nie coś więcej. Ale dygam to. Wojenny śmietnik. Ta butelka o tym świadczy, bo ma głębokie wgłębienie. A tam jeszcze... To szklane? Tak. To nie skaleć się, uważaj. Patrz, sporo różnych rzeczy tutaj jest. Tylko wykrywacz walił jak głupi. Pewnie jest to zmieszane. Z... No to chyba jakieś naczynie było. Z jakimś metalem, wiesz? Na pewno, nie? Cegły. Nie cegły, cały czas coś tam wychodzi z tego dołka, no i pewnie... Skrzynka ze złotem na końcu. No to z tym, to bym tak wiesz, brał poprawkę, natomiast w śmietnikach cuda się zdarzają. Cuda wianki, po prostu cuda wianki. Na całości jest, zobacz, porozkładane wszystko. Także... Taki głęboki sygnał, bo jest tam dużo syfu różnego. O, słyszę to pod łopatą, nie wiem czy odda to wszystko też
Słychać. Weź, bo jestem ciekawa. No to trzeba to skopać. To jest. Sygnał się rozciągał na bardzo dużym obszarze. Też jakiś kawałek kolejnego naczynia. Widzę tam w dołku masę tego wszystkiego. Zobacz, jak to jest. Tak, żeby to jest to robić. To ja poczekam, aż ty coś tam ukopiesz. Tutaj zobaczcie, jak ładnie ten monitor kontrastuje z tą ziemią, urobkiem odkopania, a tym śniegiem. Bardzo jasny, czytelny wyświetlacz, co bardzo mnie cieszy. W nocy będzie wszystko widać. Kopiemy do nocy? No co ty? Mnie już zimno łapki. No to jeszcze chwila i spadamy. Czarną masz rękawicę, to nawet nie widać, co wyciągasz. Kolczyk. Kolczyk. A la podkówka. Nie wiem, od butów czy to nie, jakiś tam nie, haczyk. Nie, no co ty. Wisior. Może ten. Krowy tu gdzieś, od krowy. Proszę. Łańcucha czy coś takiego, czy nie? Nie, no co ty. Nie, jakiś element. Cholera wie, wiesz. W lesie robią jakieś tam zrywki, to może jakiś element łańcucha czy czegoś. Literka. C. To tak. C. Pomału kończymy nasze poszukiwania. Musimy wracać do domku Hani podać leki, bo to już ta pora. Zimno się zrobiło. Jedziemy do domu robić herbatkę, napalić w kominku. I nie dała mi Ewelinka dokopać tych skarbów, śmietnikowych skarbów, ale zrobię to w następnym terminie, bo wrócimy na te miejsce. A teraz obowiązki domowe. Drewko do komina. Wiem, że nie jest to typowo twarde drzewo, ale jak się nie ma, co się lubi w tej bidzie, to się lubi, co się ma. I dołożymy kilka klepeczek, aby lepiej się rozpalało w kominku, a potem zasypiemy twardym drzewem. Jakkolwiek to brzmi. Dzisiejszy dzień dobiega ku końcowi. Drzewo przewiezione, pokopane. Bohaterka dnia, bo dźwigała te szczapy, wrzucała na przyczepę i jeszcze machała wykrywaczem metali. No co, my dzisiaj będziemy kończyć już filmik, jeszcze chcemy też sobie troszkę posiedzieć i odpocząć. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Jak zwykle zostawcie subskrypcje, lajki, komentarze. Mamy nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się bardzo podobał. Zimowy też po części. Trochę, no tak. Trochę jesieni, trochę zimy. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.